No i dobra, mamy tutaj wnętrze DAF-a i tak powiem szczerze, że po 5 latach wsiadam do ciągnika i bardzo podobnie to wszystko wygląda. Niewiele się, że tak powiem, jeśli chodzi o kształt, zmieniło. Nie będę tutaj próbował coś wymyślać, bo nie wiem, szczerze mówiąc, pojawiły się jakieś nowe przyciski, które nie wiem do czego służą, więc nie chcę tutaj tworzyć jakiejś wizji. W każdym razie to mi się podoba, nawet takie ładne to estetycznie to wygląda. Ciekawe jak to będzie się sprawować po kilku latach. Tutaj stolik, to bardzo fajna rzecz w DAF-ie. Tutaj mamy na kubeczki. Jeszcze się tutaj coś nam wysuwa. Co to takiego jest? Aha, wyjmuje się po prostu popielniczka. Tu mamy AUXa i USB. To ciekawa rzecz. Gniazda elektryczne. Tu bezpieczniki. Bardzo często tutaj są bezpieczniki. O. Zrobimy małe zbliżenie, żeby ogarnąć temat. No i oczywiście lista. Co mi się tak kurde ręce trzęsą? To się tak niebezpiecznie to rusza. Łóżko. Bardzo dobre łóżko, pamiętam z DAF-a. Chyba najlepsze łóżko we wszystkich ciągnikach. Gruby materac. O ze 12 cm grubości to przynajmniej. I taki dosyć fajny, miękki. Także jeśli chodzi o materac, to DAF ma chyba najlepszy. Schowki pod łóżkiem. Ten taki dosyć duży. Tak jakby z podwójnym dnem. Tutaj tu lodóweczka. Zaraz otworzę. Lodówka w DAF-ie. No i lodówka się oczywiście wysuwa w ten sposób, żeby można było sobie wyciągnąć coś z lodówki bez podnoszenia łóżka. Ten schowek się również wysuwa, ta szuflada właściwie. Tam mamy schowek drugi, do którego się dostajemy od zewnątrz. Taka półeczka. Tutaj regulacja ogrzewania, światełko, drugie łóżko u góry. Zobaczymy materac. No, ten materac już znacznie cieńszy u góry niż ten na dole. Także wydaje mi się, że ten na dole byłby dużo lepszy. Taki schoweczek. Tutaj drugi. No, ten duży jest. No i szyberdach mamy tutaj. I tak powiem, ja na przykład mam 176 cm wzrostu
I tak mieszczę się na styk, bym powiedział. I to w tym miejscu tutaj, najwyższym. Tutaj jak stanę w miejscu szyberdachu, no to bez problemu, bo jest tak kilka centymetrów więcej. Także... Ale z tego co pamiętam, w tej kabinie, jak jeździłem właśnie, tak na styk się umieściłem. Także to też się wiele nie zmieniło. No i dobra. Co tu więcej, jeszcze zajrzymy do tych schowków bocznych. Ogólnie DAF ma dosyć taką przestrzenną. Te przestrzenne ma te kabiny. Także i tak, pomimo że to jest nie największa kabina, to i tak jest dosyć sporo miejsca. Dosyć szerokie. Zejdziemy. Nieprawidłowo, powinno się schodzić inaczej. No, schowek tutaj. Jeden. Otwierany właśnie tak, jak to zrobiłem. Tutaj tym i po drugiej stronie mamy drugi. Też mamy taką rączkę. No i drugi schoweczek. I co tu więcej? Gdybym jeździł tym ciągnikiem, to pewno bym miał więcej do powiedzenia na ten temat. Co ciekawego tu jeszcze zauważyłem, to blokada drzwi. Takie zabezpieczenie przed próbą dostania się do środka. Tu wysuwa się taki bolec i blokuje drzwi. I po drugiej stronie mamy takie samo. Także można się zabezpieczyć od środka. O. Naciska się i się zwalnia. Bardzo fajne, bo szybko. O, wystarczy nacisnąć i można się szybko ewakuować w razie czego, jakby trzeba było na szybkiego wyskoczyć z kabiny. Fajna rzecz, super.